Tęskniłam, moi drodzy, za tą przepyszną, przepyszną kawką, a koło mnie święta. Dzień dobry. Wierzcie mi lub nie, ale nie jadłam normalnego domowego śniadania owsianki od tygodni i oczywiście dla nikogo nie będzie to dziwne, że ta piękna, uporządkowana jest dla Marty, a ta trochę bardziej niechlujna jest oczywiście dla mnie. Kto pamięta schody, słuchajcie, z Orange County oraz Santa Monica, to teraz odcinek trzeci. Jeżeli myśleliście, że to wszystko, to przed nami druga tura. Wchodzimy dzielnie. Za nami już jest piękny widok. Słucham? I jest dzisiaj cudowny dzień, miało lać, być brzydko, ale San Francisco się do mnie uśmiecha po wczorajszej dramie. No dobra, to lekcja geografii z Karo. Tutaj Marta mi zasugerowała, że może wam opowiem. To coś, co tu widać, to jest słynny Golden Gate, który mogliście też podziwiać w moich filmach z San Francisco, więc polecam. Następnie, udając się w lewo, nie będę tutaj się posługiwała stronami świata, bo to mnie za bardzo teraz konfuduje. To jest Golden Gate Park, który też się wielokrotnie pojawiał na filmach. On się ciągnie przez pół miasta i to jest największy zrobiony przez człowieka park w Stanach i jest większy od Central Parku. Marta mi to powiedziała, a ja to potem sprawdziłam, bo nie mogłam w to uwierzyć, a jednak ja go przeszłam, słuchajcie, cały prawie tutaj na długość, dlatego że w tamtych rejonach byłam z buta. No, a tamte wszystkie budynki, które widzicie w tle, to jest głównie downtown i też jak widzieliście moje poprzednie filmy, to polecałam, bo mówiłam, że oglądam serial What If i często tamta panorama właśnie tych budynków jest pokazywana. No, co jeszcze wam mogę tutaj zaprezentować? Jesteśmy w środku miasta, a czujemy się jak w lesie i pachnie drewnem, liśćmi, igłami, także jest po prostu wspaniale. No, a tutaj mamy ocean i jest po prostu przepięknie. Piękny dzień, więc pomyślałam, że wam pokażę. Zobaczcie, jak cudownie tutaj ludzie sobie ozdabiają domy. Też nawet jak byliśmy wcześniej na barbecue, tutaj się dużo osób ekscytuje roślinnością, właśnie ogrodami. I no, wygląda to naprawdę przepięknie, jeszcze z tym słońcem i z tymi cudownymi pastelowymi kolorami. Jest to architektura, która mi no, bardzo, bardzo odpowiada. Nie powiem, bardziej już Los Angeles. Bardzo pięknie nazwali zwykłą toaletę. Public Convenience Station. Ja to za każdym razem podkreślam, ale to wszystko jest compostable, czyli idzie tam, gdzie owoce, warzywa. No. Koleś, hej. Dogi. Do you wanna say hi to the camera? No, po prostu magicznie to wygląda, tam mgła. O, jest piesek! Biegnij! To jest największy glon, jakiego w życiu widziałam. Zobaczcie. Jak ktoś z was się zna na tym, to dajcie znać w ogóle, jakim cudem to się tutaj znalazło. Jakim cudem to jest takie wielkie. Piękne i w ogóle cały ten widok jest jak, śmiejemy się, że tak apokalipsa po prostu. Zobaczcie. Słuchajcie, to wszystko są ptaki i one chodzą normalnie jak kraby na Seszelach. No jestem rozczulona totalnie. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale one tak po prostu tuptają. Dajcie znać, czy oglądaliście film z Seszeli, jak puszczałam wam kraby, no. Poczekaj, ja czekam po prostu jak na National Geographic. No. Dajcie, no. Kurde. Pewnie jak wyłączę nagrywanie, to zaczną tuptać. O, zobaczcie, 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 widzicie to? Ale jazda, ale czad. Nowa kuchni Marta. Tutaj jakieś pyszności szykuje i to będzie grillowany
kalafiorek z dzieciorką. Tutaj słuchajcie, jeszcze są wczorajsze przepyszne kotleciki, które były i będziemy tworzyć jakieś pyszne bowle. Słuchajcie, Marta mi zrobiła taką wodę z cytryną. Myślałam, że to jest woda z cytryną taka po prostu klasyczna, a to jest z eliksirem imbirowo-cynamonowym. Wyobraźcie sobie? Muszę sprawdzić skład, nie widzę nic, bo patrzę się przez ekran, więc... Jezus, nadal nie wiedzę, co to jest. A tu powtórka z wczoraj, czyli grzane winko. Pomyślałam, że jeszcze na chwilę się do Was odezwę w tę ostatnią moją niedzielę w San Francisco. W tle mamy lampki świąteczne, obejrzałyśmy słuchać ten film The Night Before Christmas, który próbowałam obejrzeć sama w LA, ale jakoś nie wyszło mi to, po prostu po kilku minutach stwierdziłam nie, ale jednak w towarzystwie, jak miałyśmy herbatkę, miałyśmy taki właśnie świąteczny nastrój, to było cudowne, po prostu wspaniały wieczór. I pomyślałam, że na koniec tego vloga odniosę się do kwestii tęsknoty, bo miałam wczoraj takie przemyślenie jadąc do San Francisco. Czy tęsknię za domem teraz, czy już chcę wracać? I parę dni temu, w zeszłym tygodniu, czy w tym tygodniu jeszcze, tak? Pomyślałam sobie po raz pierwszy, że tęsknię za rodzinką, za przyjaciółmi. I powiedziałam też to właśnie do mamy i już stwierdziłam, że jestem gotowa wracać. I wczoraj poświadomiłam, że minęło 5 tygodni i nie czułam tej tęsknoty praktycznie wcale przez ten czas. Teraz rzeczywiście, jak już czuję się taki klimat świąteczny, to myślę o domu, ale zrozumiałam, że ja nie tęsknię za żadnym miejscem, że przez to, że przez ostatnie lata mieszkałam w tylu różnych miejscach, to nie utożsamiam domu z żadnym miejscem. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, tak, dom to zawsze dla mnie będzie Łódź jako dom rodzinny, ale takie moje miejsce nie jest niczym konkretnym. Ja stałam się takim swoim domem, więc nie mam takiego uczucia, że tęsknię za jakimś konkretnym miejscem, że och, chcę wrócić do swojego domowego komfortu, bo wszędzie jakby potrafię się dostosować i to jest mega ciekawa obserwacja. Natomiast zrozumiałam przez te tygodnie, jak bardzo ważni są dla mnie moi przyjaciele i jak tęsknię jednak za tym po kilku tygodniach, tak myślę, że po 4 tygodniach, tak, zaczęłam myśleć o tym, że rzeczywiście tęsknię za przyjaciółmi i teraz już prawie przy 5 tygodniach naprawdę mam taką tęsknotę też za rodzinnym domem, także radzę sobie całkiem nieźle z tęsknotą i już cieszę się, że za kilka dni wracam, bo no jednak w Kalifornii nie odczuwa się tak tego świątecznego klimatu, aż się cała zgrzałam mówiąc to. Jakaś taka jestem ostatnio super szczera. Także to tyle, jeśli chodzi o tęsknotę. Ogólnie całkiem nieźle mi idzie podróżowanie samemu, bo też poznaję dużo nowych ludzi, ale to jest normalne, że przy tych wspaniałych znajomościach z nowymi osobami czy ze starymi znajomymi jednak brakuje nam tych ludzi, z którymi jesteśmy najbliżej na co dzień. Także taka moja refleksja. Lecę, kochani, jest 22, już jestem zmęczona. Dziękuję Wam za oglądanie i dziękuję Wam też za wsparcie, jeśli chodzi o moją zgubę. Także jeszcze nic nie wiem, czy ktoś zgłosił. Także dam znać. Bujaczki, pa!